I wiadomo, że czas pięściarza zawodowego jest bardzo krótki i określony do 30, nie wiem, 3, 5, 6, 8, to zależy jak to się czuje, tak? Więc przegrana tej walki cofa mnie troszeczkę jakby wstecz i z każdymi jakby moimi planami odchodzę, że jak powiem, w przeszłość, więc nie mogę przegrać tej walki. No, dla mojego kochanego syna, gdzie wiele rzeczy mu obiecałem i mam nadzieję, że z czasem spełnię jak najbardziej oczywiście, kiedy będę wygrywał walki. I na mojej kochanej żony, gdzie bardzo mocno za mnie trzyma kciuki, rozchorowała się, leży w łóżku, no niestety. Będę musiał 3 dni się od niej, że tak powiem, nie podchodzić do niej i przyjść gadać. Ale co, no, ja tu nie widzę innego scenariusza. No, wygrana walka, obojętnie jak. Jak to się mówi, zawsze mój trener mówił, Zbyszek Raobo, lepiej brzydko wygrać niż pięknie przegrać. Ale fajnie byłoby go chyba znokautować u siebie w Warszawie przed swoją publicznością. No jak najbardziej, no nikt tutaj nie mówi, że nie będzie nokautu, prawda? To jest zawodnik też nie lekko bijący, przecież ma, ile ma? Ma 20 parę walk, tak? Ile ma nokautów, jeśli możecie mnie uświadomić? 11. 11, tak? No to nie aż tak mało, tak? Jak trafi, ja powiem, niby jak boksował Cunningham z hookiem, też niby Cunningham nie ma uderzenia, a znokautował hooka, tak? Niby Cunningham jest tak odporny, a trzy razy leżał na dechach z Tomkiem Adamkiem, więc tutaj wszystko się może zdarzyć, no, oby nie było w przeciwnym kierunku. To jest ta walka z Targoma, nie dała ci dużo pewności siebie, bo wtedy tak było dużo stresu, a teraz widzę taka... Dużo stresu, ale stresu związanego... Madafaka, co będzie, gdy wiesz. Się nie uda. Dokładnie, więc tutaj tak samo jest taki stres. Madafaka, jak się nie uda, tak? Wiadomo, że przyjechał, żeby wygrać, żeby boksować, żeby wyrwać mi ten pas i zrobić na pewno wszystko. No, ja jestem dobrze przygotowany, znacie mnie z jednej, jak i z drugiej strony, że potrafię nagle się obudzić i dobrze zacząć boksować. Nieraz wiadomo, było to za późno, tak? Ale lepiej późno niż wcale. Albo znokautować w ostatniej rundzie, więc ja jestem pewny, znaczy nie, że pewny siebie, ale pewny jestem tego, co robiłem, pewny jestem okresu, jaki przepracowałem, więc wychodzę i boksuję. Mówisz, że potrafisz się odblokować. W tej walce swojego menu pokazałeś trochę więcej niż do tej pory. W tej walce jeszcze pokażesz więcej z siebie? Znaczy, to jest zawodnik leworęczny, tak? Znaczy, jest stający z odwrotnej pozycji, więc na pewno nie będzie tak łatwo jak z, przypuśćmy, z Frago czy z kimś innym, tak? Na pewno będzie lekkie utrudnienie. Trzeba w inną stronę iść, uważać na jego tylną rękę. Będzie pewnie trochę trudniej, ale ja mam swój plan, który będę go realizował. Derek Zugic, jego sparring partner, powiedział, że Jason bardzo mocno bije na ciało i parę razy nawet go na sparringach znokautował czasem na ciało. Jesteś na to przygotowany? Jason Zugic, ten Amerykanin, tak? Który ze mną sparował. Nie, Derek to jest Amerykanin, który sparował z Jasonem. Powiedział, ten tutaj co jest, tak? Powiedział, że Robinson go parę razy położył czasem na ciało. No to może ja z tego, co trener mi przypomniał, ja też z nim sparowałem i uciekał jak... No uciekał po prostu i nie przyjmował, tam go kilka razy skarciłem, nawet nie na ciało, tylko na głowę, bodajże. Każdy, że tak powiem, jak jest dobrze trafiony, no to wiadomo, że może tak, może on akurat miał trudną obronę. Ja nie lekceważę, no na pewno będę starał być przygotowany w 100% i tyle, nie dać się trafić jakimś przypadkowym ciosem. Andrzej Gołota powiedział, że powinieneś szybko i mocno zacząć tą walkę. Ty raczej się tak powoli rozkręcasz, zmienisz trochę ten swój styl? Znaczy, dobrze mówisz, dobre pytanie, bo tu troszeczkę wydaje mi się, że będzie właśnie trzeba zupełnie inaczej jakby zacząć. Tutaj będzie trzeba zacząć presją, nie dawać mu się rozkręcić. Wiadomo, że mańkuci lubią, kiedy daje im się więcej pola manewru do boksowania, tak? Więc na pewno on, jakbym mu dał trochę więcej luzu, na pewno by się rozkręcił. No, będę starał się wywierać presję i nie dawać mu się rozkulać. No. Andrzej Gołota udzielał ci jakiś raz? Nie, bo z tego co słyszałem, Gołota kiedyś się przygotowywał, pomagał mu się przygotowywać ten zawodnik do Berda, tak? Do Berda? Chyba do Berda i pamiętam, że mówił, że miał jakieś tam problemy, a to był 2005 czy któryś tam rok, tak? Jeszcze parę lat temu i go później tam w jakimś tam sparingu go skarcił i dał mu nauczkę, tak? Ale wiadomo, no, ja też sparowałem z ciężkimi, i z szybkimi, i z wolnymi, i z technicznymi. Z każdym trzeba sobie dawać radę. No. Jestem przygotowany, zdaje mi się, na każdą ewentualność.